Witam bardzo serdecznie w grze na ZX Spectrum Anno Gaia. Więc zdefiniujmy sobie klawisze, bo tutaj na Kempstonie działa, ale niestety z odwróconymi kierunkami, co jest bardzo dziwne. Dlatego zredefiniujemy sobie, czyli w lewo, w prawo, góra, dół, no i strzał. Ej, będzie L, dobra, zaczniemy, 1 i zaczynamy. Dobrze, tutaj mamy po prostu taką strzelaninę w takim jakby labiryncie, można powiedzieć, z przeszkodami, tak? No i tutaj zbieramy jakieś takie rzeczy, które no, zwiększają nie wiadomo co, tak naprawdę. To się tylko zbiera, a nic tutaj jakoś specjalnie nie dzieje się z tym wszystkim. Dobra, no jak na razie idzie dobrze. Ok, całkiem dobrą mam celność, widzę. No tutaj właśnie on tak strzela raz z jednej strony, raz z drugiej i czasami można się przez to naciąć. Aj, niestety się nie zmieściłem. No i w tej grze jest tak, że jak no niestety zostaniemy pokonani, to musimy wszystko przelecieć od nowa. No jak to w grach na ZX Spectrum przeważnie bywa. No coś cienko idzie, widzę. Tu po stronie lewej to mamy tak jakby, nie wiem, trudno powiedzieć jak to nazwać, czy to jest moc strzału, czy szybkość strzału, czy jeszcze co, nie wiem. Nie wiem, co to tam za rzeczy są, ale nic, na razie lecimy. Dobra, co się da ominąć, to ominąć lepiej. Dobra, na szczęście nas nie zaatakował po raz kolejny. Dobrze. To wolę rozbić, bo to jest... Dobra, tu przyspieszymy trochę. Oj, kolejne. No i chyba... Tak, to jest koniec pierwszego etapu. Etap kolejny. No zobaczymy, jak mi pójdzie w tym etapie. Tak, celność mam niesamowitą. O, to jeszcze są jakieś wieżyczki teraz. Widzę. O, nie wziąłem tego. O kurczę, ale mnie ściągnął. No trochę tak nie fajnie. Dobrze, na razie to nie jest najgorzej. O, uciekło mi. O, znów to samo miejsce. Mamy wpis. Ok. No, tyle. Tyle. Jesteśmy na miejscu piątym, tak? No to cóż, walczymy dalej. No, zobaczymy, może gdzieś jeszcze się dalej uda dolecieć. No, zobaczymy. Na razie trzeba przejść pierwszy etap. Zresztą tutaj właściwie to nie ma znaczenia, z iloma życiami przejdzie się, bo i tak trzeba zacząć od początku, i tak trzeba zacząć od początku, a to jest, wiadomo, niefajne. Tutaj jakby były takie strzelanie, takie szybkie, to by było zarąbiście, no ale chyba jest trochę szybsze, bo widzę, że teraz z tej strony, jak się to zapamięta mniej więcej, jak te wszystkie rzeczy lecą, no to potem jest znacznie prościej zdecydowanie. No kurczę, już by mnie... Dobra. Okej, bierzemy to. I okej, udało się za pierwszym życiem przejść pierwszy etap. No i bardzo dobrze. Zobaczymy, czy teraz w drugim sobie poradzę lepiej. Okej, zobaczmy. Tutaj ich mogę już wcześniej wypuścić, to wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że mnie załatwią. Tak, tutaj trzeba... O kurczę, jak nie w to, to w to. Chyba muszę tamtą stroną, ale to tamten mnie pewnie zgoli, zanim ja coś tutaj wymyślę.
jeszcze trzeba tutaj, prawda, myśleć jak to, jak w grze przygodowej normalnie. Dobra, dało się go ominąć. On strzela tylko w jedną stronę, więc nie jest tak źle. Okej, lecimy dalej. O, ten strzela prosto, kurczę, to oni jeszcze sobie trajektorię zmieniają. Tutaj, dobrze, jak na razie nie jest tak najgorzej, widzę, że może się uda przejść ten etap, co tak naprawdę, ach, dobra, uciekłem temu. Teraz pytanie, czy, a, dobrą drogą poleciałem, to jeszcze takie są tu numery, no do tego to nie wiedziałem nawet. No, nie może być, pewnie trzecia faza. O kurczę, tu jeszcze mamy asteroidy, no to super się zaczyna, widzę. Statki, asteroidy, strzelające dziadostwo. Dobra, ale tutaj, o kurczę, tu już się naprawdę dzieje. No to nie wiem, czy akurat trzeci etap uda mi się ukończyć jakoś w miarę. Oj, cienka sprawa. No nie, jeszcze mnie meteoryt ściągnął. No. Drugą stronę też można, są jakieś znaki, cyfry, tak, serduszka, inne takie. No dobra, gra, niech będzie, ok, też piąte miejsce, no ale już znacznie lepiej poszło niż poprzednio. A w każdym razie, no, ciekawa gra jest, no trzeba przyznać, że podoba mi się. Ale pojechałem teraz pięknie. To był wstyd normalnie, żeby tak się dać załatwić. Toż to wstyd. Jeszcze w pierwszym tym, nie? Etapie. Tak, wiem już jak przejść pierwszy, wiem jak przejść już ten drugi etap. Już troszeczkę, przynajmniej wiem jak to tam wygląda wszystko. Natomiast tutaj jeszcze pozostaje kwestia trzeciego etapu, bo tam po prostu jak się jest pierwszym raz, no to raczej trudno jest określić, czy zrobimy pewne rzeczy dobrze, czy też nie. Dobra. Ach, udało się. Dobra, pierwszy etap jest w miarę logiczny, prosty. Drugi etap trochę trudniejszy, ale już wiemy jak go przechodzić czy przelecieć. Ok. Dobra, tutaj muszę na szybko, dobra. Ach! Musiałem w to walnąć. Ach, niestety. Czasem i tak bywa. Zobaczymy, czy uda mi się chociaż do trzeciego dojść. W tym trzecim to ja tam nie bardzo wiem jak sobie zaradzić z tymi wszystkimi rzeczami. Dobra. Dobra, tego ominiemy. No nic, nie wziąłem. To trudno. Dobrze. Ok, ten strzela na prosto. Ten też, to z tymi nie będzie problemu. No ale to jeszcze nie koniec naszej eskapady, tak? Bo jeszcze tutaj parę niespodzianek będzie, tak? Kurczę, blask, że jest, udało się. Dobry kierunek, bo tam by była już niestety gleba. I trzeci poziom. No teraz do trzeciego poziomu praktycznie za każdym razem dochodzę. Czy też dolatuję. Tylko tak, ten poziom, żeby opanować. Dobrze, że jeszcze te statki nie strzelają. Jakby one jeszcze strzelały, to by było już całkiem do kitu. No, ale w głupi sposób trochę zginąłem. Dobra. O, da się tego rozwalić. Dobra. Jakoś jeszcze się mamy w miarę. Okej. Rozbito, dobra. O, tu już jakieś mamy znacznie szybsze jednostki, ale tu już się nie wyrobiłem ze strzelaniem niestety, ale jeszcze mam jedną próbę, więc może jeszcze gdzieś dojdę. No za każdym razem, no nie, teraz się nie udało, za każdym razem coraz dalej,
ale chyba już nie będę próbował przechodzić po raz kolejny. Cały czas piąte miejsce za każdym razem, ale coraz więcej punktów, więc zachęcam, fajna gierka. Ciekawe co jest dalej, ale im dalej tym bardziej robi się trudno i ciasno. Więc do usłyszenia w kolejnych wideo recenzjach gier na ZX Spectrum.